zapraszam Was na kolejny filmik i jak możecie zobaczyć po tytule, będzie to filmik What's in my bag tag, czyli co jest w mojej torebce. I postanowiłam właśnie, że zrobię ten tag, bo dawno już nie robiłam go i zrobię taki update, co mam teraz w torebce. I ja pamiętam, że robiłam ten filmik na odpowiedź Call Me Blondie, właśnie z kanału Call Me Blondie. I pamiętam, że wtedy YouTube wyłączył odpowiedź na film, bo było coś kiedyś takiego na YouTubie i wtedy to wyłączyli. Dobra, nieważne, długie intro. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz, to że chciałam Was przeprosić za to, że w niedzielę nie było filmiku, ale byłam w sobotę na imprezie i odsypiałam całą niedzielę i przyznaję się, bez bicia, miałam lekkiego kaca, także musiałam to wszystko odespać. Dobra, i zaczynamy teraz z tym filmikiem. Moja torebka wygląda tak, pochodzi ze sklepu Mojito, ja lubię na to mówić Mojito. Taka, jak możecie zobaczyć, jasna, taka jasny brąz, beżowy. Bardzo lubię tę torebkę, bardzo, bardzo. I uwaga, zapłaciłam za nią 40 zł chyba w tamtym roku, jakoś w lipcu ją kupiłam i była wielka przecena i kupiłam ją za 40 zł. Jest bardzo, bardzo pojemna. Tak wygląda w środku, oczywiście nic nie widzicie. Dobra, i w środku tu ma coś takiego, co odepnę. Taki schowek. Uuu, tylko nie mogę tego wyciągnąć. Chwileczkę. Chwileczkę. Jest. Coś takiego ma w środku i to można przypiąć sobie właśnie tam w środku do torebki, żeby się nie latało po całej torebce. I ja tu zawsze sobie trzymam, już Wam pokazuję, portfel. Pierwsza rzecz, portfel. I mój portfel to jest z firmy Patra. Taki czarny i w środku, nie pokazuję tutaj dokumentu, w środku jest czerwony. Ja go dostałam na mikołajki klasowe, na moje ostatnie mikołajki klasowe z moją klasą starą. I co chciałam powiedzieć, że jak potem sprawdziłam, ile kosztuje ten portfel, to się przeraziłam, bo kosztował około chyba 80 zł, także ktoś naprawdę, nawet wiem kto, był bardzo hojny i kupił mi ze skóry właśnie portfel. I jest super ten portfel i go uwielbiam. I dalej, kolejną rzeczą, jaką mam w tym czymś, to jest telefon. Telefon mój to jest LG, nie pamiętam, jaki model? Swift chyba dwójka? Nie wiem, napiszę Wam gdzieś tutaj na ten. Bardzo lubię ten telefon, kiedyś Wam go też polecałam w ulubieńcach. Uwielbiam, naprawdę super telefon. I oczywiście do telefonu muszę mieć słuchawki, to są słuchawki, nawet nie wiem z jakiej firmy, Philips. Bardzo, bardzo fajne słuchawki, takie właśnie do słuchania w autobusie, muzyczki, super, super. I kolejna rzecz to oczywiście guma Orbit. Orbit zawsze musi być, bo nie chcę mieć, prawda, smoczego oddechu, żeby wszyscy popadali właśnie jak muchy, jak do nich mówię, także Orbit zawsze musi być, musi być, żeby mieć ładny oddech. I ostatnia rzecz w moim, nie ostatnia, nawet nie wiem co tu mam, słuchajcie, przedostatnia rzecz, to jest Rahin bag, czyli sztyw do nosa. Ja jestem uzależniona od tego sztyftu, taki miętowy, żeby Wam fajnie przetkał nos, jak jesteście chorzy, ale ja go też właśnie używam, jak mam zatkany nos. Dobra, i ta ostatnia rzecz w tym, tej małej torebeczce to są dwie wsuwki. I teraz, aha, jeszcze nie powiedziałam Wam, że ta torebka jest, nie ma zamka, tylko jest zapinana na taki magnes. I jak na razie nikt nic mi z tej torebki nie ukradł, także jest spoko. I kolejna rzecz wewnętrzną mojej torebki to jest kosmetyczka, która wygląda tak. I ja tą kosmetyczkę dostałam od siostry, ona mi ją zrobiła, uszyła i zrobiła tą wsuwkę, która mówi hu. Bardzo lubię tą kosmetyczkę i co w niej się znajduje? Pierwsza rzecz to perfumy, kiedyś Wam już je w holu pokazywałam, to są J. Fancy, taka firma Returned My Life. Bardzo takie mocne perfumy, bardzo właśnie je lubię nosić na jakieś imprezy,
Super, 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 bardzo mi się ten zapach podoba. Dalej to oczywiście puder Stay Matte 003 Peach Glow, niezastąpiony puder, uwielbiam, uwielbiam go, jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że uwielbiam ten puder. Dalej, dwa korektory, pierwszy to jest Makeup Revolution Focus and Fix w kolorku 001 Fairiest i Miss Sporty Liquid Concealer z witaminą E i C w kolorku M 08 i ten z Miss Sporty jest dla mnie trochę za ciemny, więc muszę używać jeszcze na ten z Miss Sporty, ten z Makeup Revolution i naprawdę jest to spoko, bardzo fajne combo. Dobra, dalej w mojej kosmetyczce jest Curing Pampa Mascara, którą też pewnie już widzieliście milion razy na moim kanale do zżygania. Uwielbiam tą, uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam tą maskarę. Dalej mam szczoteczkę taką małą z lusterkiem. Tutaj taka. Bardzo lubię ten wynalazek. Super, super, super właśnie na różne podróże. Świetna rzecz. I ostatnie dwie rzeczy to pierwsza, oczywiście karma, która powinna wywilżyć swoje usta. I szminkę, akurat tu mam tą, co mam teraz na ustach. To jest 70 z Golden Rose. Ta seria z witaminą E chyba. To jest, napiszę wam wszystko na dole. Taka ciemna, jak możecie zobaczyć, śliwkowa szminka. I tak, i ostatnia rzecz, skarpety, żeby mi było ciepło, stopy muszą być. Dobra, i to by było tyle. Nie, słuchajcie, jeszcze coś jest, ołówek, ołówek z Ikei. Lol, nawet nie wiedziałam, że co tu mam. Ołówek z Ikei. Tak, i to jest ostatnia rzecz. I tak właśnie wygląda w środku ta torebka. Jest taka milusia w środku. Bardzo, bardzo lubię tą torebkę, jest bardzo pojemna. A, jeżeli jeszcze idę na lekcję śpiewu, to mam ze sobą właśnie troszkę z notami, z tekstami różnymi. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli chcecie, żebym robiła właśnie więcej takich filmików What's in my bag, to napiszcie mi w komentarzach. Jak zwykle zapraszam do grubaśnego kciuka, subskrypcji na dole. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa! Please hit it up. Can I live with you and the lady? I don't know what I'm thinking about. Really living with you, guys. Sing. It feels like something's heating up. Can I live with you and the lady? I don't know what I'm thinking about. Really living with you, guys. Sing. It feels like something's heating up. Can I live with you and the lady? I don't know what I'm thinking about. Hello wszystkim! Dzisiaj zapraszam was na kolejny filmik i będzie to makijaż, bo właśnie długo nie było u mnie makijaż na kanale inspirowanego gwiazdą i pomyślałam, że skoro było Grammys Awards 2015 ostatnio, to zrobię makijaż właśnie jakiejś gwiazdy i wybrałam sobie Taylor Swift. Miała właśnie przepiękny taki makijaż turkusowo-niebieski i pomyślałam, że właśnie go postaram się odtworzyć i...